że zdecydowanie lepiej się prezentują jednak. Te ostatnie dwa mecze bodajże wygrali, także wszystko tak jakby wraca ich na właściwe tory. Chyba o to im chodziło, nieważne był sposób, w jakim to wygrają, chociaż dzisiaj oglądaliśmy te skróty z Lechią, grając przy ostatnim meczu i Zagłębiem, także wiemy, gdzie można uderzyć. Nie wiemy, w jakim stanie będzie boisko, to jest ciekawe, bo wiemy, jaka jest teraz aura i jaka pogoda teraz. Także mi się wydaje, że może być dużo gorsze niż tutaj mamy w Kielcach na dzień dzisiejszy boisko, a suma summarum to nam nie sprzyja, bo wiemy, że jednak my zmieniliśmy w dosyć duży sposób, istotny nasz sposób gry i do tego jest potrzebna dobra murawa. W tym pierwszym meczu jesiennym wygrana 4-2 i wtedy pokazaliście po raz pierwszy tą moc, no bo na Legii był wiadomo remis cenny, ale to 4-2 po takiej fajnej grze, to po raz pierwszy gdzieś tam korona się tak przywitała w tym sezonie. Tak, pamiętam dobrze ten mecz, bo dwa razy przegrywaliśmy, dwa razy się podnosiliśmy i już nieraz zdarzało nam się właśnie takim wynikiem zaczynać mecze. Także no by tak nie było, teraz Krakowem nie zaczęło się. Chociaż mówię, no mecz meczowy nierówny, także no znów nas czeka. Ja bym nie spodziewał się żadnego scenariusza, bo wiemy, nigdy nie mogę powiedzieć przed meczem, że można się spodziewać jakiegoś scenariusza. O to, że my będziemy pewnie dłużej przy piłce i będziemy próbować się utrzymywać przy niej i pierwsi prowadzić, to mi się wydaje jest pewne, zwłaszcza to posiadanie piłki i nieważne na jakim boisku. Chociaż ma to spory wpływ, bo powiem, jak niebezpiecznie może być, jeżeli ta murawa nie będzie w dobrym stanie. Wy macie problemy z treningiem z kolei, tutaj trener Ginaletti sporo poświęcił tego czasu swojej wypowiedzi na temat tego, że no, klub w Ekstraklasie powinien jednak móc w godnych warunkach trenować zimą. Ja zgodzę się i chyba to nie po raz pierwszy, bo w tamtym roku, no mówię, no, sytuacja powtarza się co roku i odkąd tu jestem, to jest czyli moja druga zima. Było tak samo, była chyba na dzień dzisiejszy ostrzejsza, może tak z trenerem Bartoszkiem, pamiętam, kiedy jeździliśmy tam przy kościele na tę sztuczną murawę, było bodajże minus 10 i kompletnie się nie nadawała. Dzisiaj jeszcze było tak, że ta murawa jest zielona trochę. W tamtym roku był mróz, było ślisko i raczej bardziej się martwisz o swoje zdrowie niż jakieś realizowanie rzeczy na treningu. To ja jeszcze o Mundial tradycyjnie, no, pytamy. Grupa Polaków, jak oceniasz to losowanie? Grupa Polaków zgadłem w 100% przed meczem z Chłopakami rano się zakładałem, nie z klubu, z Kamilem Drygasem, który dzisiaj gra i trochę spoza piłki i trafiłem w 100%, dlatego jestem, mówię, totalnie w szoku i zaskoczony jestem tym, że trafiłem, a co do grupy jakościowo i czy wyjściu, ja nie miałbym nas w ogóle za faworytów i nie spodziewałbym się jakiś, nie wiem, mega łatwego meczu, albo chociaż łatwego z którymś z tych przeciwników, bo jeżeli spojrzymy na zespół, ja dzisiaj pytałem Dzibila, cały zestaw od bramkarza po napastnika, to kluby są super i obrońcy, który z Napoli i napastnicy, no Liverpool, West Ham, czy inne tego typu rzeczy, Monaco. Także Monaco, no mówię, no niby to jest Senegal, który podejrzewam, no ryzyko, bym spytał, to może Mane by wymienił, także nikogo więcej, a może Japonii nie znam co kompletnie, także przyznam się, że nie wiem, chociaż no Japonia zawsze jakbyś tam była na tych mistrzostwach świata i zawsze mieli kilku niezłych piłkarzy. A Kolumbia nie trzeba zbyt dużo komentarzy, ja uważam, że to jest faworyt grupy. A powiedz, Mateusz, ty myślisz coś o kadrze, bo wiadomo, no jakby tych powołań nie ma od trenera Nawałki, natomiast no jest dobra gra całego zespołu, więc na tą koronę się patrzy, był trener na meczu z Legią, więc czy gdzieś ten Mundial może po cichu... Masz już plany na czerwiec? Czy... nie mam. A propos meczu Legii i trenera Nawałki, podaliśmy sobie ręce i chwilę pożartowaliśmy. I to było na tyle, jeżeli mówimy o reprezentacji, o trenerze Nawałce. Ale sam fakt był taki, że miło było zamienić parę słów, że jak mówi, że jest zwracana uwaga dosyć istotna na tą koronę, jaką dzisiaj mamy. A planów nie mam. No, mam na grudzień na razie i na dzień dzisiejszy. Tak to wygląda, a ta liga cała kończy się dosyć wcześnie, także na czerwiec będę pewnie planował w kwietniu, pewnie czy coś takiego w maju, jeżeli będziemy wiedzieć, kiedy mamy w ogóle wolne. W tym roku to w ogóle, bo jeszcze majówka może być zajęta, w Warszawie obowiązki 2 maja. A widzisz, no ty mnie zaskakujesz kolejny raz, nie mam zielonego pojęcia, dlatego od was się może będę dowiadywał, może... No praca na Narodowym, jak się postaracie, nie? 2 maja. No tak, nie wiedziałem dokładnie o termin. Teraz mnie zastrzeliliście tą reprezentacją, potem pucharem, a wszystko jest w toku, wszystko jest do zrobienia, tyle tych rzeczy, że na wszystko można zasłużyć, można pewnie tą robotę zrobić. No bardziej ku temu bym się skłaniał jednak do tego 2 maja. Chociaż jak mówisz, nigdy nie wiadomo, bo jeżeli byśmy utrzymywali ten poziom, jaki mamy,
I na tym pudle byśmy skończyli, a ten 2 maj jest, myślę, dosyć ważny i jest do zrealizowania przede wszystkim. Ja jestem jakoś tam spokojny o ten dwumecz z tego względu, że spotykałem się już nieraz z Arką i wiem, jaki ten futbol prezentuje, ale puchar, mówię, puchar rządzi się swoimi prawami i żałuję tylko, że ten pierwszy mecz gramy u siebie.